Cześć. Jestem kobietą w średnim wieku, po 50. Dorastałam w rodzinie borykającej się z problemami finansowymi i nie mogłam otrzymać odpowiedniego wykształcenia. Niestety, mój ojciec zmarł wcześnie, pozostawiając moją mamę samą na utrzymaniu naszej rodziny. Aby jej pomóc, musiałam zacząć pracować razem z nią, ponieważ życie w tamtych czasach było ciężkie. Zawsze jednak wierzyłem, że nauka jest niezbędna do zdobycia lepszej pracy i przyzwoitego dochodu. Spędzałem więc dni pracując na farmie z matką, a wieczory poświęcałem na naukę. Z determinacją pomyślnie zdałem egzaminy GED. Na tym jednak moje ambicje się nie kończyły, aspirowałem do pójścia na studia. Jedynym problemem była przytłaczająca kwota czesnego i obawa, że nie będę w stanie poradzić sobie z obciążeniami akademickimi. Dostrzegając moje obawy, mama zaskoczyła mnie pewnego dnia, wręczając mi książeczkę oszczędnościową, wyjaśniając, że zawiera ona pieniądze, które zgromadziłem z biegiem czasu. Chociaż kwota nie była znacząca, wystarczyłaby na pokrycie rocznego czesnego na uczelni technicznej, zachęciła mnie. Bym spróbował i włożył wysiłek w edukację, przynajmniej na uczelni technicznej, jeśli nie na 4-letnim uniwersytecie, przepraszając za to, że nie byłem w stanie wnieść większego wkładu. Miłość mojej mamy przytłoczyła mnie i mocno trzymałem książeczkę bankową, broniąc łzy wdzięczności. Od tego momentu postanowiłam ciężko pracować i kontynuować naukę. Po roku wytrwałości udało mi się zapisać na studia techniczne. Moja mama była zachwycona moim osiągnięciem, a ja po raz kolejny wyraziłem swoją wdzięczność. CO wywołało łzy szczęścia w jej oczach. Równoważenie studiów z pracą w niepełnym wymiarze godzin, aby się utrzymać, stało się wymagające podczas studiów. Niemniej jednak byłem zadowolony, ponieważ wiedziałem, że ta żmudna podróż doprowadzi do lepszych możliwości kariery i wyższych dochodów po ukończeniu studiów. Ostatecznie po ukończeniu studiów zapewniłem sobie pracę w dziale administracji prestiżowego szpitala. W dniu, w którym otrzymałem swoją pierwszą wypłatę, nie traciłem czasu na zakup znaczącego prezentu dla mojej matki. Dodatkowo, kupiłem kilka wysokiej jakości steków w kostkach. Zapewniłem ją, że nie chodzi tylko o steki. Moim ostatecznym celem była ciężka praca i zarobienie wystarczającej ilości pieniędzy, aby w przyszłości kupić jej steki T-bone. Przepełniona wdzięcznością mama włożyła mi do ust kawałek mięsa i upierała się, że woli steki w kostkach, ponieważ są smaczniejsze. Zachęcała mnie do oszczędzania pieniędzy na przyszłość. Jej uśmiech wyrażał zadowolenie, nawet jeśli wyrażała je w ten sposób. Widać było, że jest naprawdę szczęśliwa, że moje dochody znacznie wzrosły. W moim miejscu pracy zawsze przychodziłem wcześniej, aby pokazać swoje zaangażowanie. Mój szef zauważył moją ciężką pracę i był szczególnie wyrozumiały, gdy przyszło mi opiekować się chorą matką. Dzięki wsparciu mojego szefa, praca zapewniała mi różne profity, w przeciwieństwie do wielu moich znajomych, którzy mieli negatywne wspomnienia ze swoich pierwszych prac. Uważałem się za niesamowitego szczęściarza, ponieważ moje okoliczności okazały się całkiem korzystne. Mam wiele miłych wspomnień, w tym moment, w którym poznałam mojego przyszłego męża. Często odwiedzał szpital, w którym pracowałam, ponieważ był odpowiedzialny za budowę wnętrz pokoi jednoosobowych i VIP dla pacjentów. Pewnego dnia odważył się zaprosić mnie na randkę i muszę przyznać, że mnie to zaskoczyło. Wcześniej byłam mężatką, co uważam za dość wstydliwy fakt. Niestety, z powodu nieustannego nękania przez moją własną rodzinę, nasz związek pogorszył się aż do rozwodu. Wspominam o tym, ponieważ chcę być z wami całkowicie szczery, doceniam jednak jego szczerość w dzieleniu się własną przeszłością. Chociaż jego udana własność firmy zajmującej się budową wnętrz sprawiła, że zacząłem wątpić, czy jesteśmy dla siebie odpowiedni. Osobiście nie uważam przeszłości za czynnik decydujący, ale martwię się, że mogę nie dorównać komuś takiemu jak ty. Ale spokojnie, Iwan, niczego nie brakuje w twoich zdolnościach lub cechach. Ważniejsze jest, aby doskonalić się w tym, co interesuje cię w twojej roli, niż skupiać się na tytułach lub statusie. Taka jest moja perspektywa. Teraz zdaję sobie sprawę, że moje obawy były bezpodstawne. Dzięki jego wytrwałości w dążeniu do naszego związku, ostatecznie zgodziłam się z nim umówić, a nasza historia miłosna doprowadziła do ślubu po ustaleniu daty ślubu.
Mój mąż zapewnił mnie, że nie ma zamiaru pozwolić mojej rodzinie ingerować w nasze życie, więc nie ma powodu do zdenerwowania. Chociaż rozumiem twój punkt widzenia dotyczący niezapraszania twojej rodziny na ślub, skoro się pobieramy, czy nadal powinienem mieć możliwość poznania twoich rodziców? To nie jest prosta decyzja, chociaż są moimi rodzicami, mają tendencję do bycia dość zaborczymi i stwarzania trudności innym. Nie chcę powtórzyć tych samych błędów, co w przeszłości, więc może powinniśmy zachować prostotę i świętować tę okazję tylko we dwoje. Zgodziłam się i podzieliłam się przemyśleniami męża z moją matką. Ku mojemu zaskoczeniu, zareagowała ze zrozumieniem, przyznając, że nie może w pełni zrozumieć powodów jego decyzji o niezapraszaniu własnych rodziców. Niemniej jednak, dopóki jej córka jest szczęśliwa, jest zadowolona z modlitw na weselu i chce, abyśmy zrobili wszystko, co sprawia, że czujemy się komfortowo. Starała się spojrzeć na sytuację w pozytywnym świetle, a w zamian mój mąż objął ją mocno, wyrażając swoją wdzięczność. Przyznał, że prawdopodobnie jest wiele aspektów jego osoby, które mogą jej się nie podobać, ale głęboko docenił jej życzliwe zrozumienie. Zdawał sobie również sprawę, że prawdopodobnie chciała być świadkiem ślubu swojej jedynej córki w otoczeniu bliskich, w tym teściów, jednak to wszystko, co możemy zrobić, a ona zapewniła go, że dopóki oboje jesteśmy szczęśliwi, powinniśmy skupić się na budowaniu silnej i harmonijnej rodziny, zapobiegając nieszczęściu jej córki, ponieważ Iwan miała trudne wychowanie z powodu zubożałych rodziców. Teraz twoim obowiązkiem jest zapewnienie jej komfortu i szczęścia. Dlatego mieliśmy prosty, ale niesamowicie radosny ślub. Mój mąż kupił piękny dom na obrzeżach miasta, starannie urządzony jak z bajki. Byłam absolutnie zdumiona, że mieszkam w tak pięknym domu. Kiedy wyraziłam swoje szczęście, mój mąż powiedział mi: to jest twój dom. Zaczniemy tu mieszkać od dzisiaj. Uśmiechnął się z czystą radością. Żyliśmy razem w błogiej harmonii, a mój mąż zerwał wszelkie kontakty ze swoją rodziną. Nigdy nie ujawnił naszej lokalizacji, nawet gdy moja teściowa i szwagierka przyszły nas szukać w naszej okolicy. Przypadkiem spotkałam je na ulicy. Chociaż były świadome ogólnej okolicy, w której mieszkaliśmy, nie sądziłam, że znają dokładną lokalizację naszego domu. Czy to ty zmanipulowałeś mojego syna do zerwania więzi z własną rodziną? Krzyczeli na mnie na środku ulicy. Byłam całkowicie zszokowana i przepełniona wstydem. Natychmiast zadzwoniłam do męża, który zapewnił mnie, że zaraz przyjedzie i uniemożliwi im wejście do naszego domu, zasugerował, abyśmy spotkali się w pobliskiej kawiarni. Niemniej jednak moja szwagierka gniewnie krzyknęła: naprawdę myślisz, że przyjechaliśmy tu tylko po to, żeby odwiedzić kawiarnię? Zabierz nas natychmiast do swojego domu. Chcę zobaczyć, jak dobrze ci się żyje. Jej słowa miały ton kogoś, kto mówi do służącego. Widziałem zaciekawione spojrzenia przechodniów, a ludzie w pobliskich domach nawet otworzyli okna, by zobaczyć zamieszanie. Pomimo poczucia ogromnego zażenowania, nie miałem innego wyboru, jak tylko znieść tę konfrontację. Powrót do domu na własną rękę po prostu nie wchodził w grę. Kiedy opowiedziałam mężowi o mojej trudnej sytuacji, nalegał na eskortowanie ich do pobliskiej kawiarni, jednak gdy tylko o tym wspomniałam, moja szwagierka i teściowa chwyciły mnie siłą i potrząsnęły mną, pytając, co mam na myśli, mówiąc, że zaczarowałam mężczyznę, by wykonywał moje rozkazy, pytały, dlaczego twierdzę, że nie mogę sobie poradzić sama, insynuując, że używam tego jako wymówki. Nalegali, bym się pospieszyła i zabrała ich do naszego domu. Gdy sytuacja się zaostrzyła, przybiegł mój mąż i krzyknął: przestań, co ty sobie, u licha, wyobrażasz. Czy naprawdę wierzycie, że pozwolę wam wiedzieć, gdzie mieszkam? Odejdźcie natychmiast, albo zgłoszę was na policję za napaść. Dopiero wtedy zwolnili uścisk na moim ramieniu i odeszli. Przed odejściem nie omieszkali rzucić pod moim adresem gruźb. Mój mąż wyraził swoją niezdolność do dalszego tolerowania ich zachowania i natychmiast wystawił dom na sprzedaż. Czułam się zdruzgotana, że musieliśmy zrezygnować z naszego wymarzonego domu. Czy nie możemy po prostu dalej tu mieszkać? Czy nie możemy ufać, że dzisiejszy incydent zniechęci twoją matkę i siostrę do ponownych odwiedzin?
Błagałam męża, był jednak stanowczy w swojej decyzji, stwierdzając, że nie może dalej tolerować ich obecności. Przyjechałam do miasta, czując mieszankę emocji. Wiedziałam, że w końcu przyjadą do naszego domu, ale to już nie będzie to samo. Sprzedaż naszego domu i wyprowadzka miały swoje konsekwencje i natychmiast tego pożałowałam. Jednak nasze nowo przeniesione mieszkanie było piękne, dzięki starannej dekoracji mojego męża. Zadbał o to, wiedząc, jak bardzo tęskniłam za naszym poprzednim domem. Byłam bardzo wdzięczna za jego troskę, podziękowałam mu, przyznając, że nie musiał zadawać sobie tyle trudu, ale on upierał się, że to z miłości do naszej rodziny. Zapewnił mnie, że nigdy nie chciał mnie zranić i pocieszył delikatnym poklepaniem po plecach. Zadomowiliśmy się w mieszkaniu szczęśliwie, ciesząc się naszym czasem jako nowożeńcy przez około rok. Pewnego dnia mój mąż podszedł do mnie z poważnym wyrazem twarzy, wskazując, że ma coś ważnego do omówienia. Poczułam falę nerwów. Ponieważ nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie, wyjawił, że otrzymał telefon od swojej byłej żony, która planowała przeprowadzić się do Nowej Zelandii po ponownym ślubie. Jednak nowa partnerka nienawidziła dzieci, więc poprosiła nas o przejęcie opieki nad ich córką, Jamie. Moja była żona dorastała w sierocińcu i nie miała innej rodziny, na której mogłaby polegać. Chociaż wierzyłam, że najlepiej byłoby, gdyby Jamie była ze swoją matką, powstrzymywałam się przed wyrażeniem chęci zabrania jej do siebie, ale mój mąż uspokoił mnie, pytając, dlaczego tak się martwię. Nalegał, że powinniśmy zabrać Jamie do domu, ponieważ była jego córką i jej miejsce było z nami. Trzymał mnie mocno za ręce i wyraził wdzięczność za zrozumienie. Razem z mężem powitaliśmy Jamie w naszym domu. Wyjaśniliśmy Jamie, że jej matka jest chora i musi szukać leczenia w odległym miejscu. Jamie, która wkrótce rozpocznie naukę w szkole podstawowej, obserwowała nas z rzadką ciekawością. Zapewniłem ją, że nasz dom jest teraz także jej domem i powinna czuć się zrelaksowana. Zachęcałem ją do wyrażania swoich pragnień i potrzeb. Te słowa wywołały łzy w jej oczach, ale przytaknęła. Jamie była łagodnym dzieckiem o jasnej osobowości. Im lepiej ją poznawałam, tym większą sympatią ją darzyłam. Była taką uroczą dziewczynką. Traktowałem Jamie z najwyższą ostrożnością, starając się nie zranić jej uczuć. Wyglądało na to, że zrozumiała moją miłość do niej, ponieważ trzymała mnie za rękę i z dumą przedstawiła mnie swoim przyjaciołom jako swoją mamę. Ta chwila wywołała łzy radości w moich oczach, poświęciłam się Jamie, jakby była moją własną córką. Pomimo braku biologicznego pokrewieństwa, postrzegałam ją jako moją krew z krwi i kości. Wierzę, że ona również to wyczuła i w głębi duszy rozumiała moje uczucia do niej. Z czasem moja córka zaczęła mówić do mnie mamusiu, mamusiu i obsypywała mnie czułymi słowami. Zostałam pobłogosławiona dwoma synami, jeden po drugim, gdy kontynuowałam moją podróż macierzyństwa. Z wieloma dziećmi w domu, niegdyś spokojna atmosfera zamieniła się w radosny chaos, ale moja młoda córka zawsze stała u mojego boku, pomagając mi, gdy potrzebowałam pomocy w opiece nad jej braćmi. Nawet gdy dorastali, moja córka nigdy nie kwestionowała naszej więzi, ponieważ naprawdę była moim własnym ciałem i krwią. Moi synowie również uwielbiali swoją siostrę, chociaż wychowywanie dzieci było pracowitym i wymagającym okresem w naszym życiu, było ono również pełne szczęścia. Moja córka wyjechała na studia, podczas gdy moi synowie rozpoczęli naukę w gimnazjum, rozpoczynając nowy rozdział dla naszej rodziny. Jednak mniej więcej w tym czasie mój mąż zaczął doświadczać niepokojących objawów w swoim ciele. Martwiąc się o jego zdrowie, zabrałam go do szpitala, gdzie otrzymaliśmy druzgocącą wiadomość. Osiągnął trzecie stadium raka żołądka. Szok był przytłaczający i sprawił, że na chwilę wszystko stało się czarne. Starałem się zachować spokój, gdy lekarz omawiał zbliżającą się operację, ale rokowania nie brzmiały obiecująco. W tajemnicy nie mogłam powstrzymać się od szlochu, sama dźwigając ciężar tego brzemienia. W międzyczasie mój mąż wielokrotnie przepraszał za trudności, które znosiłam z powodu jego choroby. Cała nasza rodzina pogrążyła się w smutku. Operacja, którą przeszedł mój mąż, była żmudna, ale to był dopiero początek jego walki.
Chemioterapia będzie niezbędna do jego leczenia i wiedzieliśmy, że musimy stawić czoła temu wyzwaniu z najwyższą powagą. Z tymi słowami lekarz opuścił pokój i zniknął z powrotem na sali operacyjnej. Poświęciłam się opiece nad mężem w tych trudnych dniach, w których każda chwila była trudna i niepewna. Na szczęście moja córka wzięła urlop w szkole, aby mi pomóc. Niestety, stan mojego męża pogarszał się pomimo naszych wysiłków. Stało się jasne, że nie możemy utrzymywać jego pogarszającego się stanu w tajemnicy przed rodziną, więc skontaktowałam się z teściową, aby poinformować ją o sytuacji. Ku mojemu zaskoczeniu, zareagowała bezdusznie. Natychmiast oświadczając, że przejmie opiekę nad moimi synami, nie obchodziło jej ich dobro i skupiła się wyłącznie na własnym pragnieniu posiadania ich u boku, posuwając się nawet do oskarżenia mojego męża o faworyzowanie naszej córki. Oburzona, nie mogłam pojąć, dlaczego nagle postanowiła odebrać mi dzieci bez żadnego namysłu czy dyskusji. Moi synowie zostali mi odebrani, podczas gdy życie mojego męża wisiało na włosku. Pośród tego chaosu, zarówno moja córka, jak i ja byłyśmy zajęte wizytami w szpitalu i emocjonalnym napięciem tego wszystkiego. Wydawało się, że moja teściowa celowo wybrała ten chaotyczny okres, aby zerwać kontakt i przejąć moich synów, zabierając wszystko, co do nich należało. Bez żadnego ostrzeżenia czy porozumienia, po tym, jak odebrano mi dzieci, rozpocząłem nieustanne poszukiwania, by je odzyskać. W końcu dotarłam do punktu, w którym zwróciłam się o pomoc do prawnika, który zapewnił mnie, że moje dzieci zostaną zwrócone, gdy mój mąż wyzdrowieje. W tamtym czasie musiałam zaakceptować to jako naszą jedyną nadzieję. Był to dla mnie niezwykle trudny okres, zarówno emocjonalnie ze względu na stan mojego męża, jak i finansowo, ponieważ nasze zasoby się wyczerpywały. Aby utrzymać nasze gospodarstwo domowe, moja córka podjęła pracę w niepełnym wymiarze godzin, co sprawiało mi ból, ponieważ przypominało mi o moich własnych zmaganiach w przeszłości. Sytuacja finansowa naszej rodziny nadal się pogarszała, a niestety stan zdrowia mojego męża nie wykazywał żadnych oznak poprawy. Stało się to rzeczywistością, której trzymałam się przez prawie rok. Pewnego dnia niespodziewanie odwiedziła mnie biologiczna ciotka mojej córki. Podzieliła się swoją historią adopcji w Anglii po tym, jak nasza biologiczna matka porzuciła ją i jej siostrę, Jaime, w sierocińcu. Chociaż udało jej się odnaleźć Jaime, odkryła, że Jaime zmarła tragicznie w Nowej Zelandii kilka lat wcześniej. W związku z tym poprosiła mnie o pozwolenie na zajęcie się Jaime w imieniu jej zmarłej siostry, obiecując, że przyczyni się do pokrycia kosztów leczenia i utrzymania. Bez względu na to, jak trudne może to być dla niej, początkowo odrzuciłem jej ofertę, ponieważ nie chciałem odsyłać mojego dziecka w zamian za pieniądze. Ona jednak upierała się, odwiedzając mnie codziennie i błagając mnie, wyjaśniając nawet, że moja córka sama zgodziła się tymczasowo zamieszkać ze swoją ciotką. Zapewniała mnie, że nie jest to pożegnanie na stałe i że moja córka wróci po kilku latach spędzonych z ciotką. Moja córka, w swojej dojrzałości, pocieszała mnie, mówiąc, że postrzega to jako sposób na pomoc naszej rodzinie, a nie po prostu wymianę nas na pieniądze. W końcu ustąpiłem i moja córka wyruszyła do Anglii wraz ze swoją biologiczną ciotką. Prawdę mówiąc, wsparcie finansowe zapewnione przez ciotkę mojej córki było znaczące i znacznie zmniejszyło nasze obciążenia. Pozwoliło mi to bardziej skupić się na opiece nad mężem i utrzymywaniu kontaktu z synami. Jednak z biegiem czasu moi synowie stopniowo przestali się ze mną kontaktować, mimo że początkowo często się kontaktowali. Moje obowiązki jako opiekunki męża, w połączeniu z pracą na pół etatu jako kasjerka w Mart, zajmowały mnie od wczesnego rana do późnej nocy, pozostawiając mi ograniczony czas i uwagę dla moich synów. Chociaż wielokrotnie próbowałam się z nimi skontaktować, nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Kilka lat później mój mąż tragicznie przegrał walkę z rakiem, który rozprzestrzenił się po całym jego ciele. W międzyczasie moi synowie rozpoczęli studia i zaciągnęli się do wojska, o czym nie wiedziałam. Z przykrością zdałam sobie sprawę, że przegapiłam ich ważne kamienie milowe. Nawet o tym nie wiedząc, w tym okresie nie byłem w stanie wypełnić moich obowiązków wobec nich. Postanowiłem, że od teraz będę robił wszystko to, czego nie mogłem robić wcześniej. Jednak mój syn poinformował mnie, że nie wrócą do mnie. Ta decyzja została podjęta przez nas samych.
Więc proszę o powstrzymanie się od wywoływania scen poprzez przywoływanie umowy wekslowej z naszą babcią i nie próbuj jej tym grozić. Mój najstarszy syn ujawnił, że nasz młodszy syn również kwestionował zasadność tego, że Yami jest naszą prawdziwą siostrą. Stwierdził, że jest ona córką byłej żony naszego ojca i uciekła. Zastanawiali się, dlaczego mogę opiekować się czyjąś córką, ale nie nimi. Zastanawiali się, czy to dlatego, że jest kobietą, tak jak ja. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszałam. Nigdy nie traktowałem cię inaczej ze względu na płeć, zaprotestowałem. Jednak mój najstarszy syn prychnął i poinformował mnie, że już wszystko wiedzą i słyszeli to od naszej babci. Oskarżyli mnie o trzymanie naszego taty z dala od jego rodziny i pozostawienie ich z naszą babcią, powodując wielką scenę. Byłam w szoku i wielokrotnie zaprzeczałam oskarżeniom, ale to było daremne. Moi synowie już uwierzyli w to, co powiedzieli moi teściowie. Mój drugi syn sarkastycznie wyśmiał mnie, mówiąc, że powinnam mieć dobre życie sama i nie zawracać sobie głowy szukaniem ich. Wyszedł ze swoim bratem, a kilka dni później pojawiła się moja teściowa. Odważnie zażądała ode mnie oddania majątku męża, twierdząc, że zniszczyłam życie jej syna. Nalegała, że na niego nie zasługuje i że powinnam go jej oddać. Wyjaśniłam jej, że nie mam już pieniędzy, ponieważ wydałam je wszystkie na rachunki za szpital mojego męża, a obecnie pracuję w supermarkecie, aby pokryć podstawowe koszty utrzymania. Zapewniłam ją również, że poszukam majątku mojego syna, nalegając, by nie wyciągała pochopnych wniosków. Ale ona krzyczała na mnie, a moi synowie przyłączyli się, prosząc mnie o przekazanie pieniędzy ich babci. Twierdzili, że skoro dobrze mi się żyło, to z czystego sumienia powinienem oddać pozostały majątek babci. Mogłem znieść wszystko inne, ale było to dla mnie niezwykle trudne, gdy moi synowie źle mnie rozumieli i wątpili we mnie. To łamało mi serce. Zdesperowana, nie spałam całą noc. Przeglądając księgi bankowe mojego męża, mając nadzieję, że znajdę coś, co mogłabym zaoferować moim synom. Znalazłam konto z niewielkim saldem i postanowiłam przekazać je teściowej. Dodatkowo dałam jej udziały, które mój mąż otrzymał, gdy przeniósł swoją firmę zajmującą się wykończeniem wnętrz do przyjaciela. W ten sposób musiałam zacząć życie od zera. Sprzedałam wszystko, co miałam w domu, żeby zdobyć trochę gotówki, ale nie było tego dużo. Udało mi się znaleźć pracę w restauracji, gdzie zmywałam naczynia i przygotowywałam przystawki. Z każdym dniem starałam się związać koniec z końcem i zapewnić sobie utrzymanie. Praca stała się niezwykle trudna. Rozmyślałam o moim mężu i wylałam niezliczoną ilość łez. Jednak od czasu do czasu moi synowie podchodzili do mnie, prosząc o znaczną sumę pieniędzy. Nigdy nie były to małe kwoty, zawsze w przedziale tysięcy dolarów. Ilekroć oferowałem im to, co zaoszczędziłem, gwałtownie zrywali komunikację, a kiedy już o tym zapominałem, pojawiali się i ponownie żądali kilku tysięcy dolarów. Czułem ogromne poczucie winy, wierząc, że to moja wina, że nie jestem w stanie samodzielnie się nimi zająć, w związku z tym w końcu musiałem pracować jeszcze ciężej. Moje ciało zostało doprowadzone do granic możliwości, zmuszając mnie do rezygnacji z pracy i leżenia w łóżku, martwiąc się o to, jak utrzymam się w przyszłości. Moja teściowa przyjechała z moimi synami, a jej pierwszymi słowami było nakazanie mi opuszczenia domu. Dzieci kończą teraz studia i chcą realizować swoje marzenia, ale brakuje im środków finansowych. Zakwestionowała to, co zrobiłem dla moich wnuków i nalegała, abym zrzekł się domu, twierdząc, że nie można go sprzedać. Zastanawiałem się nad sprzedażą domu, ale mój najstarszy syn wtrącił się, pytając, jak się utrzymam w przypadku braku pracy. On i jego brat planowali założyć firmę venture i uważali, że powinnam w jakiś sposób przyczynić się do tego, że jestem matką. Wybuchnął gniewem, oskarżając mnie o egocentryzm. Pomimo mojego pragnienia sprzedaży domu, mój drugi syn dodał, że jest to niewiarygodnie duża suma, pytając, kto pożyczyłby mi pieniądze. Zarówno moja teściowa, jak i najstarszy syn uśmiechnęli się do mnie. Stwierdziłem, że chcę dom dla moich synów, dlaczego więc mi to uniemożliwiają? Korzystam z przysługującego mi prawa, a ich dzieci są moimi wnukami. Zasługują na dom, dzięki uprzejmości mojego męża.
Mimo że moja teściowa się temu sprzeciwiała, podniosłam głos, zapewniając, że nie odpuszczę tego domu. Teraz zarówno moja teściowa, jak i synowie wpadli w furię, pytając, jak udało mi się wychować naszych chłopców. Zagrozili, że wkrótce będę zmuszona odejść. Trzymając się zdjęcia męża, płakałam przez całą noc, błagałam męża, prosząc o wskazówki, ale żadne rozwiązanie nie przychodziło mi do głowy. Po ponad tygodniu nieustannego nękania przez teściową i synów, otrzymałam telefon od mojej córki, Jamie, która była w Anglii, oświadczyła, że wraca do domu i wyraziła, jak bardzo za mną tęskni. Gdy łzy spływały mi po twarzy, Jamie odwróciła się do mnie i zapytała, dlaczego płaczę. Nie mogłam dłużej tego powstrzymywać, więc wylałam z siebie wszystko, co się we mnie działo. Czułam się, jakbym wszystkie emocje, które powstrzymywałam, w końcu eksplodowały. Wysłuchała mnie uważnie i zapewniła, że wkrótce wróci. Później tego dnia przyszła moja teściowa i synowie. Moja teściowa pogardliwie zauważyła mój upór i oskarżyła mnie o spowodowanie śmierci jej syna, a ja nadal zachowywałem się tak, jakby nic się nie stało. Przypomniała mi o naszej poprzedniej rozmowie na temat pakowania moich rzeczy i zażądała informacji, dlaczego tego nie zrobiłam. Kazała moim synom spakować moje rzeczy i zostawić je w salonie. Wtedy weszła moja córka Jamie i przywitała się z teściową. Z przekonaniem oświadczyła, że moja teściowa nie jest już dla niej babcią. Przedstawiła się jako Jamie, ale także jako radca prawny pani Berfi Ageko. Jamie studiowała prawo w Anglii. Zdała egzaminy adwokackie i niedawno dołączyła do prestiżowej firmy prawniczej w Waszyngtonie. Uzyskała nawet pozwolenie na opóźnienie daty rozpoczęcia pracy w firmie, aby przyjechać i mnie bronić. Jamie wyjaśnił, że pani Berfe Ageko nie miała prawa rościć sobie praw do tego domu. Nieruchomość była własnością mojego zmarłego ojca, pana Rikiego Rarejaco, więc prawo do roszczeń należało do jego małżonka. Co więcej, nawet synowie nie mieli żadnych roszczeń do domu, ponieważ spisano testament w formie żywego trustu. Tytuł własności został już przeniesiony na panią Riki Rarecikou, czyli Iwan Rarejaco. Jamie przedstawiła swoją sprawę logicznie i stanowczo, zauważając, że pani Iwan Rarejaco hojnie udzielała wsparcia finansowego, przekraczając nawet to, co zostałoby rozdzielone, gdyby nie było testamentu. Moja teściowa i synowie byli zaskoczeni pewnymi siebie argumentami Jamie. Przez CEO za nie mówili. Ostatecznie odeszli spokojnie, nie sprawiając dalszych kłopotów. Przytłoczona emocjami, wtuliłam się w córkę i szlochałam niekontrolowanie, w końcu uwalniając cały ból i krzywdę, które we mnie narosły. Mamo, nie martw się. Zawsze będę przy tobie, zapewniła mnie Jamie. Przeprosiła za to, że nie była ze mną w stałym kontakcie z powodu intensywnych studiów. Płakałyśmy razem, znajdując ukojenie w obecności drugiej osoby, następnie Jamie podzieliła się ze mną ważnymi wiadomościami. Zanim zmarł mój mąż, skontaktował się z nią prywatnie i wyjawił, że zostawił jej pod opieką pewien majątek. Zrobił to, ponieważ wiedział, że nie jestem wojowniczką i spodziewał się, że jego matka będzie próbowała odebrać wszystko, jeśli będzie to w moim imieniu. Dokonał niezbędnych ustaleń z wyprzedzeniem, zapewniając, że będziemy pod opieką. Zdystansowałem się od nich, pozwalając na to, ponieważ pozostawił testament, który ujawniłby jego prawdziwe nastawienie. Gdy moja córka się usamodzielniła, poprosił Jaime, by się mną zaopiekowała, dowiedziawszy się o tym. Moi synowie przyszli do mnie ponownie, wykazując się znacznie zmienioną postawą wobec mnie, mamy. Jeśli sprawiliśmy ci przykrość, proszę, znajdź w sobie serce, by nam wybaczyć i zapomnieć o dawnych urazach. Nie żyjmy już jak obcy sobie ludzie. Chociaż może lepiej byłoby powrócić do znajomości z naszej poprzedniej odległej relacji, przyznaję, że nie udało mi się odpowiednio o ciebie zadbać. Rozumiem ból, który musiałem ci sprawić, ale zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc ci finansowo, dając ci wszystkie pieniądze, jakie miałem, kiedy tylko o to poprosiłeś. Mimo to nadal próbujesz odebrać mi ten dom, sprowadzając tu swoją babcię. Nie potrafię ci tego wybaczyć. Wspomnienie pakowania moich rzeczy, by zmusić mnie do opuszczenia tego domu, jest czymś, czego nigdy nie zapomnę. Dlatego zamiast ufać własnym synom, bardziej ufam Jaimeowi, więc żyjcie tak, jak do tej pory, dbając o siebie.
Możesz mieszkać ze swoją ukochaną babcią. Zimnym tonem zerwałam z nimi więzi, mimo że było to trudne, ponieważ zdałam sobie sprawę, że nie potrafię ich odpowiednio wychować. Kiedy myślę o tym, jak źle mnie traktowali, będąc zjednoczeni ze swoją babcią, nigdy więcej nie chcę ich widzieć. W rezultacie moi synowie nie byli już w stanie mnie odwiedzać, a teściowie przestali mnie niepokoić. Od tego czasu opiekuje się mną moja córka. Wyszła za mąż i teraz mam zięcia. Ilekroć moja córka wyjeżdża w podróże służbowe za granicę, zawsze zabiera mnie ze sobą do przyjemnych miejsc na wakacje. Podjąłem decyzję, by skupić się na szczęśliwych rzeczach i wieść satysfakcjonujące życie. Czyż nie zasługuję teraz na wygodne i spokojne życie? Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Mam nadzieję, że znajdziesz szczęście i pamiętaj, że dobre zdrowie jest bezcenne, więc proszę, dbaj o siebie. Twoje wsparcie i mądre komentarze w sekcji komentarzy są bardzo mile widziane. Polubienie i subskrybowanie byłoby dla mnie ogromną pomocą. Miłego dnia, drogi czytelniku.